Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest dziennikarski poker, a jak środa to oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Cześć. Panie doktorze, bardzo dużo się dzieje w polityce krajowej i zagranicznej. Marsze strajku kobiet, tak zwanego strajku kobiet, bo to jest bardzo wąska reprezentacja, wąskiej grupy kobiet, nie zdobyła takiej popularności, na jaką liczyła. Mamy jakieś kuriozalne wypowiedzi pani poseł Senysz na eutanazji chorych dzieci. Jak pan to skomentuje? Czy rzeczywiście strajk kobiet zdobędzie szeroką rzeszę popierających go kobiet? Czy rzeczywiście będzie miał takie poparcie, jak było to w październiku? Czy to już jest kwestia schyłkowa, tak jak było to z KOD-em, czy z obywatelami RP? No to już się kończy. Po prostu teraz są ważniejsze sprawy i myślę, że inne problemy koncentrują, jakby to powiedzieć, zogniskują niezadowolenie. Najważniejszą sprawą jest problem antynarodowego lockdownu, który powoduje katastrofę. To jest istotne. A strajk kobiet, który zszedł na pozycje superradykalne, całkowicie się wyizolował ze społeczeństwa, nie ma już w tej chwili takiego poparcia i nie może stać się formą artykulacji buntu. Z lockdownem jest bardzo duży problem w całej Europie. Mamy przykład Portugalii, gdzie otworzono gospodarkę i w tej chwili jest tam katastrofalna sytuacja. Podobnie jest sprawa w Niemczech, we Francji, w Holandii. Jak tu znaleźć złoty środek? Bo z jednej strony mamy to, jak słusznie pan zauważył, problem z przedsiębiorcami, z drugiej strony jest solidarność społeczna, że jednak ten wirus temu wirusowi sprzyjają skupiska ludzi. I co w takiej sytuacji zrobić? Czy jest w ogóle jakiś złoty środek, żeby tak postąpić, żeby z jednej strony i wilbusy tej owce cała stowarzyszenie i przedstawiciele stowarzyszeń małych przedsiębiorstw mówią, że ten program, który rząd wprowadza, jest dobry, no ale z drugiej strony też trzeba zrozumieć przedsiębiorców, którzy mówią, bankrutujemy. Jak wyjść z tej sytuacji, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak na przykład w Portugalii, pana zdaniem? Ale Szwecja wyszła z tej sytuacji. Ale w Szwecji też jest problem, panie doktorze. Proszę przeczytać ostatnie doniesienia. No właśnie, czy iść całkowicie w ten sposób, że na żywioł, czy jednak jakieś ograniczenia stosować? Pewne ograniczenia mogą być, ale to muszą być ograniczenia, które są skuteczne. W tej chwili nie ma żadnych dowodów na to, że lockdown powoduje zmniejszenie ilości zakażeń i liczby chorych. A Portugalia? A Portugalia? Ale to jest inny zupełnie przykład. To teraz dwa. Wie pani, jeżeli się nie leczy, zakazuje się stosowania amantadyny do leczenia. Ale się nie zakazuje, panie doktorze. Panie doktorze, tu jest nieprawda. Są w tej chwili prowadzone badania nad amantadyną, są wprowadzane inne lekarstwa, więc trzeba tutaj bardzo precyzyjnie mówić, dlatego że w tej chwili... No to bardzo precyzyjnie. Wiesz, widziałem w internecie dokument z podpisem odpowiedniego ministra, żeby nie stosować amantadyny do leczenia koronawirusa. Amantadyna, powiem panu dlaczego. Amantadyna do leczenia wirusa jest skuteczna na początku choroby. I są badania, w Lublinie jest w tej chwili ośrodek, który prowadzi badania amantadyną. Jest stosowana amantadyna, nie jest tak, że ona jest zabroniona, bo przecież znam osoby, które biorą amantadynę, więc tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym. A dlaczego muszą je sprowadzać z Niemiec? A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja nie wiem, to co jeżeli się skończyła amantadyna w aptekach, to są zamawiane i normalnie jest dystrybuowana. Także tutaj trzeba bardzo precyzyjnie mówić. Oczywiście, tylko teraz pytanie, jak pogodzić tą solidarność społeczną z otwieraniem różnego rodzaju przedsiębiorstw? Co jest najbardziej poszkodowani są restauratorzy i właściciele klubów fitness. No tak, ale czy są badania, ile to tych zakażeń nastąpiło w klubach fitness? No i tu jest ten problem, panie doktorze. Zwraca pan uwagę na bardzo istotny problem, bo jedne badania wskazują, że jest dużo, bo to jest bliskość, tak? A inne badania mówią, że jednak na przykład w restauracjach nie. I tutaj jesteśmy troszeczkę w takiej pętli, bo nie wiadomo, które badania są prawdziwe. Rząd nie przeprowadził żadnych badań, tylko opiera się na jakichś opiniach ludzi, którzy nie są wiarygodni, tak jak profesor Horban czy Simon, bo nie może być wiarygodny człowiek, który twierdzi, że na jednych demonstracjach wirus się rozprzestrzenia, a na innych się nie rozprzestrzenia. No to właśnie profesor Simon, czyli to nie jest ekspert rządowy, tylko to jest ekspert Gazety Wyborczej i TVN-u. Bardzo często tam występuje, panie doktorze, więc tutaj akurat to nazwisko nie jest wiarygodne. Niewiele od niego różni. To jest dokładnie to samo, tylko troszkę inna wersja. Problem polega na tym, że mamy przykład Szwecji i mamy do wyboru albo się stosować do poleceń z Berlina i ponieważ w Niemczech jest tak, to u nas musi być też tak, albo iść drogą szwedzką. Tymczasem nikt nie rozpatruje drogi szwedzkiej. Problem nie jest w ogóle dyskutowany, tylko decyzje są podejmowane z księżyca tak naprawdę. Ja myślę, kończąc ten wątek, ja myślę, że to z tego wynika, że wyniki za ubiegły rok są bardzo dobre w porównaniu do innych krajów, że te obostrzenia zadziałały i myślę, że rząd nie chce dopuścić do ekspansji wirusa, do tego, żeby się gospodarka załamała i nastąpił całkowity lockdown, bo to wtedy będzie katastrofa. I to jest w ten sposób tłumaczone. Panie doktorze... Ale ekspansja wirusa już dawno nastąpiła. Ale nie wiadomo, czy nie będzie trzecia fala, bo jeszcze mamy przecież te mutacje wirusa, on cały czas mutuje. Zobaczymy... No to zawsze można ludzi straszyć kolejnymi mutacjami. Każde wirusy mutują, każdy wirus grypy mutuje, każdy wirus czegokolwiek mutuje. Oczywiście, ale koronawirus, panie doktorze, to nie jest zwykła grypa, panie doktorze. Jeszcze raz i tutaj państwo, którzy chorowali, którzy przeszli, którzy też mieli tragedię z powodu koronawirusa wśród najbliższych, wiedzą, że to nie jest zwykła grypa i to trzeba cały czas podkreślać. Kończymy temat koronawirusa. Panie doktorze. Ale ja też mam przykłady robienia testów tak długo, aż będą pozytywne. Też mam przykłady ludzi, którzy testy wykazały, że są chorzy, nie mają żadnych objawów. Oczywiście, bo tak samo można przechodzić bezobjawowo. Jedni chorują, młodzi ludzie bardzo ciężko i czasem się to kończy tragedią, inni w starszym wieku przechodzą bezobjawowo. Nie znamy tego wirusa, nie znamy dokładnie, jak on działa i dlatego jest ta wielka niewiadoma i dlatego też jest pewnie takie podejmowane są działania. Kończymy sprawę koronawirusa, będziemy do niej wracać. Jak państwo widzą, pan doktor chętnie na ten temat swoje opinie wygłasza. Przenosimy się do Rosji, bo tam przecież Nawalny został skazany, został jednak ten wyrok, który był w zawieszeniu, został w tej chwili odwieszony. Jak pan przewiduje dalszy rozwój wydarzeń, panie doktorze? Czy będzie upadek Putina i Nawalny wróci jako przywódca Rosji, czy będzie w kolonii karnej? Na razie nie będzie ani jednego, ani drugiego. Znaczy, nie będzie w tej chwili upadku Putina i Nawalny nie będzie przyszłym przywódcą Rosji. Natomiast moim zdaniem nie wróci do kolonii karnej. Pierwsza sprawa to jest taka, że wyrok został odwieszony. Nawalny nigdy w kolonii karnej nie był, więc nie może wrócić. Może tylko tam się znaleźć. Przypominam, że został skazany na 3,5 roku, ale zaliczono mu okres pobytu w areszcie domowym, więc on był w areszcie domowym, a nie w kolonii karnej. Teraz wyrok został odwieszony, ale została złożona apelacja, odwołanie od wyroku i dopóki nie zostanie rozpatrzona, to będzie w więzieniu. Natomiast cała sprawa jest kwestią negocjacji rosyjsko-niemieckich. Ale myśli pan, że się Niemcy, że się Rosja ugnie, że Putin się ugnie? No, wpłyną słowa potępienia z całego świata i te słowa potępienia i te wyrazy oburzenia były przed decyzją wczorajszą, a mimo to decyzja zapadła jednak o tej kolonii karnej, tak? Dlatego, że to nie chodzi o to, czy Rosja się ugnie, tylko co Rosja w zamian dostanie. To jest kwestia handlu, prawda? Dobrze, my z Nawalnym załatwimy sprawę, ale co nam dacie, tak? I moim zdaniem to, co teraz obserwujemy, to jest po prostu, to są po prostu negocjacje handlowe między Putinem a Angelą Merkel. Właśnie Angela Merkel w ramach negocjacji handlowych powiedziała, że to się musi skończyć. Putin na to pokazał, że się nie musi skończyć. No i w pewnym momencie kupcy dojdą do porozumienia. A w tle jest oczywiście Nord Stream 2, bo też nie można o tym zapominać, czyli rzecz, która bardzo łączy Niemcy i Rosję, prawda? Tak, ale Niemcy dotychczas stosowały taką politykę, że te interesy, które są wspólne, to są załatwiane, tak? A jednocześnie sprawę Nawalnego tutaj poruszamy, krytykujemy i tak dalej. Więc myślę, że w ramach tych negocjacji, które się teraz toczą, gdzie no, przedmiotem są stosunki niemiecko-rosyjskie, a Nawalny jest tutaj taką monetą, dojdzie do porozumienia. Tym bardziej, że Biden zmiękł, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, bo oświadczył, że no, jeżeli Niemcy zagwarantują, to nie ma znaczenia co, bo to i tak nie będzie wykonane, ale jeżeli tam zagwarantują to i owo, no to wtedy sankcje będą zniesione. Także... Ale właśnie, czy będą, właśnie chciałam o to zapytać, czy rzeczywiście będzie ta zmiana polityki Stanów Zjednoczonych o 180 stopni wobec Rosji niż tę politykę, którą uprawiał Donald Trump, pana zdaniem? Nie, zmiany polityki nie będzie, ale no, cały czas mamy właśnie do czynienia z negocjacjami handlowymi, więc tutaj zmiany polityki nie będzie. Natomiast w ramach tych negocjacji padają różne propozycje. W tej chwili przedmiotem negocjacji, jeżeli chodzi o Amerykę i Rosję, jest ten układ START-2. Więc te historyczne krzyki, że zaraz tutaj Rosja razem ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom się zwróci, a my będziemy kosztem, są zupełnie niepotrzebne. Bo właśnie, panie doktorze, w tej chwili mamy taką sytuację, że jest cisza o Chinach. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Jakby był zupełny spokój, jakby Chiny nie istniały, a przecież cały czas toczy się ta wojna handlowa. W tej chwili w zaciszu, ale cały czas się jednak toczy. No tak, ale Biden obiecał zdjęcie ceł. To obiecał oczywiście amerykańskim importerom, więc... Ale wie pan, Biden również obiecał sprawę imigrantów i cały czas jest ta sprawa niezałatwiona. W tej chwili płyną głosy krytyki pod adresem administracji Joe Bidena, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że obiecał w kampanii wyborczej, że wpuści imigrantów, a nie wpuszcza. Także obietnice swoją drogą, a działania realne swoją drogą. No na razie imigranci atakują granicę z Meksykiem, prawda? Więc no właśnie. W praktyce się przedostają. Także zobaczymy, jak on będzie te obietnice realizował. Mamy okres wstępny, okres wstępnego chaosu, tak bym to nazwał, bo cały okres ten pierwszy Bidena będzie pod znakiem chaosu przebiegał, uważam. I zobaczymy, co z tego się wykluje. Wie pani, to jest tak, że walcząc o władzę, posługujemy się ideologią. No i są ludzie, którzy się ideologią posługują, a są idioci, którzy w ideologię wierzą, tak? No i w pewnym momencie ci, którzy się posługują ideologią, muszą zrobić porządek z tymi, którzy w tę ideologię uwierzyli. I w związku z tym czekamy, kiedy ten moment nastąpi. Na razie jeszcze mamy czas. W tej chwili są jakby propozycje wstępne składane, no i wszyscy badają reakcję, tak? I to, co robi Biden, to jest badanie reakcji Rosji, a Rosja też bada reakcję Niemiec i Ameryki w sprawie Nawalnego. Na razie mamy wizytę, zapowiedzianą wizytę przedstawiciela Unii Europejskiej w Rosji, bardzo krytykowaną przez część europosłów i część europarlamentarzystów. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo ta wizyta jest odbierana jako niemalże hołd lenny. Mamy też sytuację trudną na terenie Włoch, bo nie wiadomo, czy nie dojdzie tam do wcześniejszych wyborów. Dużo się dzieje w Europie, panie doktorze. Mam nadzieję, że poruszy pan te tematy w geopolitycznym tyglu. Ale tak, ale generalnie wie pani, ja rozumiem, że Putin chce ostatecznie dojść do porozumienia z Unią. Hołd lenny, rzecz bardzo dobra. Carowi się należy. No i właśnie chce zapłacić jak najmniej, a ta najniższa cena to jest Nawalny. Z punktu widzenia Putina najlepiej by było wysłać Nawalnego za granicę, niech tam sobie siedzi i w ten sposób możliwości jego szkodzenia będą prawie zerowe, tak? No ale Nawalny sam mówi, Rosja to jest moja ojczyzna. Nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać, dlatego wróciłem do Rosji. Pani Dora, to nie ma znaczenia, co on mówi. Jak go wezmą przemocą, wsadzą w samolot, a Angela Merkel zgodzi się go przyjąć, to co on mówi, nie będzie miało żadnego znaczenia, tak? Proszę państwa, musimy powoli kończyć nasz program. Jak państwo widzą, tam cały czas śpi nad panem doktorem KOD, który raczej nie jest zainteresowany tematami politycznymi i tematami międzynarodowymi. Koty doktora Targalskiego pewnie gdzieś sobie poszły, a my, proszę państwa, widzimy się z panem doktorem za tydzień. Dziennikarski poker. Oczywiście zapraszam na geopolityczny tygiel, bo jak państwo sami widzą, jest mnóstwo tematów do komentowania. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. A ja, tak jak już powiedziałam, zapraszam Państwa na dziennikarski poker już za tydzień z panem doktorem, a w najbliższy poniedziałek zaprasza Adriana Stankowska. Do zobaczenia.